Panie prezesie, trzy turnieje, kilkadziesiąt meczów, no i pierwszy historyczny zwycięzca, puchar jedzie do Warszawy. Tak, to prawda. Niesamowita Liga Lotto 3x3 zakończona. Pierwsza historyczna, pierwsza w Europie. Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo widać, że z każdego turnieju na turniej ten poziom sportowy rósł i te dzisiaj mecze, które mogliśmy obejrzeć, obserwować na sportowych kanałach Polsatu tutaj w hali, dały dużo radości, no bo te mecze, które decydowały tak naprawdę rzuty za dwa punkty i półfinałowe, i finałowe, no to creme de la creme i najlepsza promocja koszykówki 3x3. No właśnie, to jest ta sól tej koszykówki, prawda? Gdzie jest z jednej strony agresywność, ale też jest dużo emocji. Tak, to prawda i myślę, że wielu kibiców poznało na nowo tą odmianę koszykówki, polubiło, obserwuje i mam nadzieję, że w nowym sezonie z nowymi rozwiązaniami będziemy kroczyli i tych turniej na pewno będzie więcej, będzie można obserwować. Dzisiaj to pokazało, że stworzenie takiej drużyny typowo 3x3, jak zrobiła to Legia, procentuje, no bo puchar, to co pan powiedział, przed chwilą jedzie do Warszawy i faktycznie Legia Lotto 3x3 wygrała tą ligę. To cieszy, bo też pokazuje, że kluby potrafią i chcą tworzyć nowy produkt, ale też chociażby po Arce Gdynia czy po drużynie z Gliwic, gdzie sięgnięto po zawodników Szymek Rduch, Przemek Zamojski, w Astorii Bydgoszcz Pawłowski, więc naprawdę widać, że kluby chciały postawić na doświadczenie, na zawodników, którzy są i grają na co dzień w kadrze i w Lotto Teamie, więc naprawdę to pokazuje zaangażowanie klubów i mam nadzieję, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy. A jaki to będzie sezon? Możemy tutaj już coś zdradzić? Jakie są pomysły, jak tutaj rozwijać ligową koszykówkę 3x3? Rozmawialiśmy z klubami. Myślę, że znowu będziemy proponowali turniejowe rozwiązanie. Pierwszy turniej myślimy, żeby rozegrać tuż przed rozpoczęciem sezonu regularnego Polskiej Ligi Koszykówki. Dwa następne turnieje w okienkach reprezentacyjnych, tak jak miało to miejsce, czyli listopad, luty. No i finałowe okienko będzie rozegrane tuż przed playoffami, a może tuż w trakcie playoffów. Będziemy szukali tego optymalnego rozwiązania, ale na pewno, jak pokazują cyfry i jak pokazuje zainteresowanie kibiców, ale też zaangażowanie naszych prezesów w klubach i zawodników, którzy chcą grać i szukają tego grania 3x3, będziemy rozwijali Ligę Lotto 3x3. To tak trochę podsumowując na koniec ten turniej, panie prezesie, w pana odczuciu największe zaskoczenie w trakcie tego całego sezonu? Nie ma największego zaskoczenia, czy najmniejszego. To pokazało, że drużyny, które gorzej sobie radzą w lidze koszykówki tej 5x5, tutaj grają najwyższe cele i myślę, że tutaj nie można stawiać jakby na równi i zrównywać tej koszykówki 5x5 do 3x3. To jest zupełnie inna odmiana, zupełnie inaczej się gra, inaczej zawodnicy reagują. Wiemy, że przecież nie ma trenerów. Tutaj sami zawodnicy między sobą reagują na bieżąco i wymieniają zdania i korygują się na boisku, więc myślę, że to, co cieszy, to ten plan, który został wymyślony w głowie, dzisiaj został zrealizowany, bo pierwszy puchar powędrował do Warszawy i mam nadzieję, że w kolejnych latach po prostu ta liga będzie się rozwijała. Pierwszy puchar powędrował do Warszawy, a ja w tym momencie oddaję głos Agnieszce. Prezes Piesiewicz mówi...